przypadku wędek karpiowych dość szybko wiemy, czy mamy do czynienia z udanym produktem. Tu akurat w tym przypadku głównym kryterium jest jej przeznaczenie. Dziś przybliżymy Wam jedną z wędek firmy Karum. To karpiowe wędzisko Defender. Kij ten wykonany został ze splotu włókna węglowego, a jego blank jest dość smukły, co nie odbiega od dzisiejszych standardów projektowania wędzisk. Jak widać, po tym kiju miał on już do czynienia z niejedną rybą. Doskonała praca wędziska podczas holu to efekt równomiernego rozłożenia obciążeń na całej jego długości. Zwracam Waszą uwagę na dolnik, który jest wystarczająco długi i pozwala komfortowo wykonywać dalekie rzuty. Jak deklaruje producent, specjalne ułożenie kilku warstw grafitu o dużej sztywności przy użyciu minimalnej ilości spoiwa ma zapewnić doskonałe przenoszenie drgań, dynamikę i szybkość. Defender pozwala na komfortowe dalekie rzuty, między innymi dzięki pierwszej przelotce o średnicy 50 mm. Zmniejsza to opór żyłki podczas wyrzutu. Nie bez znaczenia jest także duża odległość od kołowrotka do pierwszej przelotki, a odległość ta oznacza, że żyłka ze szpuli wysnuwa się szybko i sprawnie. To zaawansowane technicznie wędzisko, posiadające bardzo szybką akcję oraz duży zapas mocy. Defender spełnia wszystkie warunki, by oddawać rzuty przekraczające nawet 100 metrów. Właśnie wtedy wędka pokazuje swoją szczytową charakterystykę, a jeśli nam się poszczęści, to podczas holu wykaże się raczej półparaboliczną pracą. Podczas gwałtownego wjazdu ryby może nam pomóc ostatnia przelotka, która została podwójnie wzmocniona. Cecha ta przynosi nam jeszcze jedną ważną korzyść. W dużym stopniu niweluje nasze błędy i pozwala na zachowanie zdobyczy na haczyku. Uchwyt kołowrotka wyróżnia się na tle całości kolorystyką, ale także aluminiową fakturą.